Cześć, udało mi się położyć jeden pasek papy. Oczywiście taki próbny, tu w tym najgorszym też miejscu, gdzie najbardziej było chropowate, gdzie były te wystające kamienie, nie wyszło najgorzej. Tutaj kawałek pokażę, jak tutaj będę kładł. Zabrakło mi w dwóch miejscach, w trzech miejscach takich dysperbitu, więc na pewno całej papy nie położę, tylko gdzieś tam częściowo. No, troszeczkę pobawię się z tą papą dzisiaj, na pewno trochę sobie pozgrzewam ją, ale tak jak mówię, jutro będę musiał kupić dysperbit i przemalować jeszcze w kilku miejscach, żeby to było tak, jak być powinno. Poszło trochę tego dysperbitu, bo na tą pierwszą warstwę gruntującą poszło niedużo, ale później, jak to bez rozcieńczania, to dużo idzie. Aczkolwiek ja powiem szczerze, że kurde, trochę chyba lepiej dodać wody mimo wszystko, bo niedużo tam, no kurczę, do takiego wiaderka 20 litrowego dodać litr wody, to już całkiem będzie się to fajnie będzie się to rozprowadzało, bo on mimo wszystko jest trochę za gęsty. Okej. Dobra. No i samemu naprawdę też całkiem fajnie można sobie poradzić z tym. Niepotrzebne do tego są dwie osoby. Tą zapalniczkę mam dosyć kijowa, to mnie normalnie palec boli od niej. Kolega był przed chwilą. Zostawił mi jakąś zapalniczkę też, ale to też nie jest to. To nie. No cały czas wyciągam to samo. No. Dobra. Może i trochę wiatr wieje. Kurde, nie mam coś wprawy za bardzo w zapalniczkach. Albo palce już uklejone i po prostu boli.
łopaty wstawiam, gdzie jest bednarka na przykład, gdzie jakieś narożniczki są. Pierdoletek został. Za dużo już przegrzałem, bo aż pęcherze się porobiły, to nie jest dobrze.
że będzie. Tam sobie zwinę tą papę, pojadę od tej strony. Teraz może jeszcze tutaj. Tu dałem trochę ciała, bo przykleiłem tutaj całą długość. Powinienem najpierw ten kawałek położyć i później dopiero tamten. Przesadziłem.
właśnie to co mówiłem, najpierw to już mam zgrzane niestety. Najpierw powinienem sobie ten kawałek położyć, dopiero tutaj odwinąć tą stronę papę. Oczywiście to chyba nie jest jakiś problem duży, ale na pewno byłoby lepiej. Chciałem pokazać, o co mi chodzi, w jaki sposób ja tutaj robię. Nie pokazuję za dużo tutaj też z tego kładzenia tej papy, bo po prostu jest hałas taki, że no nie za dużo w ogóle, nie wiem czy w ogóle słychać to co ja mówię. Oczywiście tutaj jak widać można samemu bez problemu sobie kłaść tą papę, też dwie osoby nie są do tego potrzebne. I chyba właściwie to chciałem pokazać przede wszystkim. No i dzionek się zbliża ku końcowi. Nie nagrywałem w większości czasu, bo po prostu jest kurde masakra. Jest taki hałas tutaj przy tym, że nie wiem czy byście mnie coś słyszeli. Kładę bodajże chyba ostatnią rolkę, tam jeszcze mam jedną. I tam z przodu troszeczkę mi zostało jeszcze. I będę miał izolację poziomą skończoną. Także na dobrą sprawę od jutra można by się było brać za murowanie bloczka. Ja sobie ten kawałeczek dołożę, dokończę, jest w pół do szóstej. Chwila, moment, pozwijam graty. Słoneczko już zachodzi. Dzień jak co dzień. Mam długą tą rolkę, no ta jest 10-metrowa, ale wiadomo są krótsze ściany, to i tak rozwijam, ucinam, zwijam do połowy, grzeję, zwijam z drugiej strony do połowy, grzeję i wtedy tak jest najlepiej, nigdzie nie ściąga, no troszeczkę może tam gdzieś po parę milimetrów, ale to naprawdę
No tak jest najlepiej. Tak jest najlepiej dla mnie, o może się poprawię. Nie będę was zanudzał. Na jutro jest plan taki, że jadę, kupuję plastyfikator, kupuję cement. Kończę tutaj tą izolację. No i zobaczymy, co dalej. Zobaczcie na to. Akurat jak nagrywałem film, to mi tutaj zeszło. Musiałem ją trochę naciągnąć, wyszły tutaj dwie fałdy, ale to jest na razie jedyne takie miejsce. Tu już papa się kończy, więc tutaj już nie powinno za bardzo schodzić. Zresztą jak skończę, to obejdę w koło, pokażę wam, jak to jest zrobione. No na razie to jest jedyne takie miejsce, gdzie po prostu ściągło, które mi się nie do końca podoba. Tutaj korzystając z okazji, że dysperbit sobie dosycha tutaj na ten tutaj kawałek, co mi zabrakło, postanowiłem ponosić trochę bloczków. I tak wracając do tematu samego dysperbitu, ja nie jestem zadowolony z niego do końca, ale to też może być trochę moja wina. Ja powiedziałem, że o ewentualnych swoich błędach, które na pewno się tu pojawią, będę mówił. Ja tą izolację trochę skopałem, przyznam się szczerze, skopałem ją. Może nie tyle co ja, bo z technicznego punktu widzenia zastosowałem się do instrukcji. Temperatura została zachowana i tak dalej. Także ja wykonałem teoretycznie wszystko no tak jak być powinno. Z tym, że powiem szczerze, to jest na takie prace musi być naprawdę temperatura, słoneczko, żadnych mrozów w nocy. Wtedy ja myślę, że to miałoby sens, wtedy by to nic by się nie działo. Co się u mnie dzieje? U mnie po prostu słabo bardzo trzyma ten dysperbit, mimo że był zagruntowany 1:1. Nie wiem, możliwe, że to po prostu nie podosychało wszystko. W nocy temperatura spadła tam do zera czy do ilu. I po prostu może nie tyle, że odmroziło coś tam i tak dalej, bo on nie że on odpadł mniej, że odpada, ale on nie trzyma tak jak powinien. Albo to, że to nie jest zbyt dobry środek też, to już się dowiedziałem. Raczej ja nie będę go stosował. Są inne, tam pisaliście o różnych innych. No są też drogie, bo sam dysperbit kosztuje 46 zł wiaderko, więc nie są to jakieś wielkie koszty. Ale co mi po tym, jak on po prostu mi się tutaj nie sprawdza, nie przy tej temperaturze, nie przy tej pogodzie. Więc jeżeli mi przyjdzie kiedyś robić to jeszcze raz, to raczej ja zobaczę jeszcze, nie wiem, to jest jeszcze kwestia przemyślenia. Ja przyznam się szczerze, że ja nie jestem z tego dysperbitu zadowolony. Sama papa i tak dalej, wszystko jest ok, fajnie. Tyle, że po prostu no ta izolacja troszeczkę mi spędza sens powiek. I co jeszcze? Właśnie na temat izolacji tam piszecie dużo. W końcu ja mówiłem, że będę się uczył, będę to pokazywał. Niestety nauka kosztuje, chociażby
Zobaczcie teraz, ja muszę, jako że bloczki miały podrożeć 10%, ja postanowiłem sobie kupić je trochę wcześniej, aczkolwiek i tak nie kupiłem ich, tyle, co ma być, bo jeszcze myślę, że kilka palet, znaczy na pewno kilka palet, ale chciałem po prostu, żeby w jednym transporcie się to zmieściło. Chciałem zaoszczędzić, no może zaoszczędziłem parę groszy na bloczkach, ale zobaczcie, ja muszę teraz kurde dymać tutaj staczką, rozwozić je w koło. Gdybym je zamówił później, może byłyby rozstawione jedna paleta tu, druga tu, trzecia tam i tak dalej, a tak wszystko mam ustawione gdzieś tam. No i niestety muszę to nosić, więc... No niestety, jak się zdecydujecie na budowę tego domu, weźcie sobie najpierw, nie wiem, kilka takich bloczków przenieście. One ważą około 25, może 30 kg, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale naprawdę jest tu co dźwigać. Naprawdę jest tu co dźwigać. No ale ja się na to zdecydowałem. Być może też się wspomogę kimś do pomocy, żeby się tu nie zajechać od razu na wstępie. A samo murowanie to już jest takie, można powiedzieć, troszeczkę przyjemniejsze, no ale trzeba też roztransportować jakoś te bloczki. Ja ze względu na to, że ten dysperbit sobie tam jeszcze schnie, to postanowiłem po prostu wykorzystać ten czas i troszeczkę tych bloczków nanosić. Czy coś jeszcze? No jak mi się przypomni, to będę nawiązywał do tematu. A ja myślę, że ogólnie jak będę murował później, to łatwiej mi będzie, żeby te bloczki może od środka były po prostu. Ale czy pierwsza warstwa, czy coś, to nie ma znaczenia dla mnie, czy będzie z tej strony, czy z tej. To jest kwestia też, z której strony chcemy podejść do tego murowania, do tej ściany. I tyle. Tak więc jeszcze tutaj będę oczywiście pokazywał, jak tu zaczynam robić i tak dalej. Po tylu latach pierwsze, że tak powiem, ruchy kielnią. Już nie wiem, co to będzie, ale chyba dam sobie radę. No właśnie. Chyba dam sobie radę. Zobaczcie, jakie to oczywiste. Jak mam troszeczkę bliżej te bloczki. Z nimi to delikatnie, żeby mi się gdzieś nie pouszczerbiały. Ja nie będę rzucał jeden na drugiego. No one i tak się tam trochę kruszą. Ale o tym właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba starać sobie jak najbliżej te bloczki poustawiać. Najlepiej jak mamy wybrane w ogóle ze środka i wstawią nam do środka, to w ogóle jest bajka. Ja mam tak jak mam w tej chwili. Też jakby moja decyzja, może nie do końca przemyślana, ale moja. No tak ciach i będę miał zaraz paletę od razu z wibrowaniem. Dobra, tu może wystarczy. Zobaczcie, tutaj rzuciłem bloczka, odbił mi się, zakantował i narożnikiem wywaliłem całą izolację, więc no wiadomo, tego nie zostawię tak, będę musiał tutaj łatkę nakleić. Podczas jednego z filmików, a dokładnie chodzi mi o ten, gdzie rozszalowywałem ławy fundamentowe, jak oglądaliście, to na pewno zauważyliście, a na pewno zauważyliście, bo były już komentarze, że te krzywe wkręty, te ogólnie wszystkie wkręty zacząłem rozrzucać. O, tu leży jeden wkręt, tam leży jeden wkręt. Obiecałem, że je pozbieram. Ja nie będę specjalnie chodził i ich zbierał, ale cały czas o nich myślę. To nie było mądre, co ja zrobiłem. Z kilku powodów, na przykład takich, że ja też pisałem o tym,
Ja mam akurat buty z podeszwą, gdzie jest antyprzebiciowa, ale przecież nie każdy, kto tu przyjdzie, musi mieć takie buty. To po pierwsze, z tego punktu widzenia to jest głupie. Druga sprawa to, że ja już o tym też pisałem, że mogą one gdzieś tam wpaść i przedziurawić izolację. No to jest akurat może troszeczkę mniej, bardziej błahy powód, ale też jest to powód, dla którego nie warto tych wkrętów tam wyrzucać. I teraz zobaczcie, ja sobie jeżdżę taką taczuszką tutaj. Czy ja będę chciał gdzieś tam, no do środka jak będę chciał wjechać, to raczej gdzieś tam po ławach i tak dalej. Ale zobaczcie, ja tu jeżdżę w kółko i co prawda ja je wyrzucałem tutaj tylko, w dole, nie wyrzucałem ich gdzieś tutaj na zewnątrz. Ale mimo wszystko utkwiło mi to w głowie i rozglądam się teraz, żeby nie wjechać tutaj gdzieś tym kołem na tego wkręta, żeby nie przebić sobie taczki, więc zwróćcie na to uwagę. Ja się przyznaję, to było bardzo głupie z mojej strony, przyznaję wam rację i dzięki od razu tej osobie czy tym osobom za to, że to zauważyli. Nie popełniajcie po prostu tych samych błędów co ja i będzie wszystko ok. O, mam takie dwa miejsca. Jakoś muszę sobie tutaj poradzić z tym. Właśnie to jest to. Sobie później obetnę jeszcze ten kawałek. Kurczę, tu jest naprawdę z takimi pierdołami to jest ciężko. Za ostro przysmażyłem. Dobra, przygotuję sobie dalej tutaj pompę. No i zrobimy sobie jeszcze skrzyżowanko. Już mi niewiele zostało. Oż cholera, musiałem nanieść tu jak zwykle. Ale mam proszę sobie za przemiotełkę. No, takie ewentualności. Coś mi się tutaj rozkręca.
wyjeżdżać, dobrze? Nie staje na świeże, zaraz by po prostu się ślady porobiły. A po paru minutach już spokojnie można po tym chodzić, jak po asfalcie, jest twarde. Oj kurde, właśnie to jest to. Trzeba uważać. Właśnie przy tych końcówkach zawsze gdzieś tam się zahaczy patykiem, albo przegrzeje, albo coś. Ja nie chciałem, żeby wychodziły takie uślizgi, ale niestety nie panuję też na tym do końca. Dobra, tu jeszcze kawałek. Tam, ale tam zrobiłem tą łatkę. Tam muszę się pobawić chwilę. Tu mi zostało jeszcze ten kawałek. O, telefon.
No i supy. No i tutaj naprawdę trzeba się trochę pobawić. Idealnie to na pewno nie wyjdzie. Jeszcze teraz można powiedzieć, bez grzania to jeszcze. O Jezu. Przygotowane jak widać jest, ok. Gorzej teraz tylko to pozgrzewać jeszcze, żeby było ok, ale jakoś sobie z tym też będę musiał poradzić. To jest naprawdę ciężko. Te boczki mogę sobie pozwijać, ale ten środek to ja to cienko widzę. Właśnie dlatego mam pod spodem tą łatkę. Wiadomo, że nie jest to teraz za prosto zrobić. Gdzie moja zapalniczka? Może właśnie ten środek najpierw zmęczę. Póki to już powinny pójść. Chciałem pokazać, jak się z tym męczę. No, oczywiście uważać, żeby się nie poparzyć, bo tutaj jak ta papa się rozgrzeje, to jest to naprawdę bardzo, bardzo gorące. Tamtą pierwszą oczywiście jak robiłem, to trochę gorzej mi wyszło. Ale każda następna... Wiadomo, że człowiek nabiera wprawy jakieś.
względu na to, że jest duży hałas. I właśnie dlatego tą pracę wykonuję w milczeniu. Oj. Myślę, że było widać. Z tego jestem bardzo zadowolony, z tamtego troszeczkę mniej. Zrobię sobie teraz tą łatkę. Tu mi zostały odpady. No i filary. Jeszcze trochę się pobawię, może bloczków położę. Poroznoszę i jutro na dobrą sprawę można się przymierzać do murowania bloczków. Cement mam kupiony. Plastyfikator mam kupiony. Będę musiał podłączyć jeszcze pompę, żeby napuścić sobie wodę do tych beczek. No i można powoli działać. Także do zobaczenia przy pierwszym bloczku. Jeszcze chciałem pokazać o tym, co mówiłem gdzieś tam w międzyczasie. Miałem taki kawałek papy. Niemieckiej papy, 4 mm też podkładowej. Nie wiem, co to za firma nawet. Ale powiem wam szczerze, że ja ten kawałek to grzałem chyba z 10 minut, albo lepiej. No to jest, kurde, to jest papa naprawdę pancerna. Taką papę, jakbyś bym miał na całej budowie, to... Ja przypuszczam, że to jest też duży koszt. A poza tym, no są u nas grube papy, ale nie wiem, czy taką jakość w Polsce w ogóle gdzieś dostaniemy. Także jak macie gdzieś okazję, gdzieś tam przywieźć sobie, czy nawet zakupić za granicą, to jednak mi się wydaje, że ta jakość jest troszeczkę inna. Ja ogólnie jestem za tym, żeby kupować w Polsce, żeby kupować polskie produkty, ale no, na tą jakość to chyba musimy jeszcze troszeczkę poczekać, mimo wszystko. To, co do nas idzie, to jest niestety to, czego oni by raczej u siebie nie chcieli widzieć. To tyle w temacie. Papa naprawdę, tamta papa, bez porównania. No i w sumie, dlaczego nie mielibyście zobaczyć, jak kładę ostatni pasek papy. Chyba na wykończeniu. Bardzo długo się nagrzewa. No myślę, że to już końcówka gazu.
100%. Zmęczę. Trochę mam ten patyczek za krótki. Czego nie lubię. Może krótkie podsumowanie. Izolację mam w tym momencie skończoną. W międzyczasie już troszeczkę zacząłem loczki roznosić. Tak ona wyszła. Pierwszy raz robiłem izolację samemu. Kiedyś nie mówię, że nie robiłem, ale to było jak pracowałem jeszcze gdzieś tam w firmie budowlanej. Teraz robiłem samodzielnie po raz pierwszy filarek. Tutaj ten jeden trzpień z przodu domu bardzo ładnie wyszedł. Tak powinno moim zdaniem być to zrobione. Oczywiście tego, którego robiłem w ogóle, to był początek mojej izolacji. O, tu jest łatka, którą gdzie przedziurawiłem bloczkiem papę. Łatka jest zrobiona. Tutaj to mi się strasznie nie podoba. Druga sprawa, że było wyżej, trochę beton był wylany. Ale jest zrobione szczelnie. Także co do tego nie mam wątpliwości. Estetycznie może nie za dobrze to wygląda. Tak. To był ten drugi drzwień właśnie, z drugiej strony. Kominek w tamtą stronę. Po całości nie będę chodził. Tutaj kończyłem akurat. Ja zaizolowałem całe stopy pod filary. W ten sposób. Pierwsza, też tamten robiłem pierwszy inaczej, drugi inaczej. Ten widać, że już lepiej troszeczkę. Trzy paski, nawet 21 środkiem puściłem, później dwa jeszcze bokiem. Także to mam za izolowane. Tutaj tak wygląda. Co jeszcze? 12 rolek papy tutaj poszło. Także te zakłady, nie zakłady, no troszeczkę tego było. 12 rolek. No, jakieś tam odpady drobne zostały. Oczywiście drugie, to co zostało na 40 cm, to będzie, posłuży, jeszcze zostanie wykorzystane. Tak, pokażę wam jeszcze miejsce, które mi się nie podoba, gdzie uciekła mi papa. Cóż, ja tego też nie będę i to nawet są takie dwa miejsca i to wczoraj. Na koniec robiłem, więc zobaczcie, tutaj mi sfalowała ta papa. Z tym już też nic nie będę robił. Tutaj jak ją rozwijałem, ona mi zaczęła tutaj uciekać, o widać. Ona mi zaczęła uciekać w tą stronę, więc ja to skorygowałem, zrobiłem takie załamanie tutaj. Ale za bardzo naciągłem, znowu mi uciekła za chwilę w drugą stronę, także to jest... Jak to już zacznie się pierdzielić, to masakra. W ogóle to było takie w sumie jedyne. Tam delikatnie, ale to przez tą bednarkę. I tutaj najgorsze miejsce, uważam, że tu jest najgorsze miejsce. Tutaj się ratowałem jeszcze. To też nie było takiej potrzeby, ale dałem jeszcze tutaj takie dwie łatki z boku, żeby to miało już ręce i nogi. Także izolacja jest kompletna, więc spokojnie można się brać od jutra za murowanie bloczków.
butla gazu, 12 rolek papy i 3 wiaderka Dysperbit Izohan.